Muzyka z oddali. Podcast o muzyce eksperymentalnej, improwizowanej i awangardowej. Prezentuje Grzegorz Tyszkiewicz. Szukam głębokiego i dzwoniącego dźwięku, który podróżuje w głąb moich komórek. Słowa te wypowiedział w jednym z ostatnich swoich wywiadów przed śmiercią japoński artysta Yoshiwada, twórca, którego nazwisko przewijało się już w ostatniej części podcastu FMP. Yoshiwada był japońskim kompozytorem i rzeźbiarzem, który pod koniec lat 60. przeniósł się z Kyoto do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku. Tam też poznał artystę i założyciela Fluxusa, Georgia Maciunasa. Wtedy związał się z Fluxusem i pomagał temu Maciunasowi w jego projekcie renowacji budynków w nowojorskim Soho, przekształcając je w miejsce pracy dla artystów. Wtedy też Wada dołączył do prężnie działającej społeczności artystycznej. Zaprzyjaźnił się z kompozytorem Lemont Yangiem, który z kolei poznał go z mistrzem indyjskiej wokalistyki Pandit Pranathem. Tak jak wcześniej Lemont Yang i jego żona Maria Zazela, tak po jakimś czasie Yoshiwada zaczął pobierać lekcje śpiewu u tego Pandit Pranana. Z biegiem swojej takiej praktyki wykonawczej i poznawania różnych technik wokalnych, rozpoczął również swoje własne, nietypowe jak na tamte szalone czasy, eksperymenty muzyczne, wykorzystując właśnie ten śpiew alikwotowy, rezonanse i drony. W roku 1974 wykonał serię ogromnych instrumentów, które nazwał pipe horns. Co do takiego były te pipe horns? Otóż Wada utrzymywał się w tamtym okresie, wykonując proste prace hydrauliczne, no i odkrył, że rury mają bardzo dobre dźwięki i szybko zaczął budować instrumenty z wykorzystaniem tych przedmiotów. Podjął też wtedy pierwsze próby koncertowe. Podczas występu w Kitchen w roku 1974 krytyk John Rockwell napisał, że najdłuższa z rur, w którą dał Wada, miała ponad 20 stóp długości. Krytyk zachwycony występem Wady i jego zespołu
napisał, że rezultat był z pewnością jednym z bardziej atrakcyjnych kolorystycznie spośród wielu ostatnich przypadków minimalistycznego, jednostajnego dźwięku. Ten pionierski okres twórczości Wady został ponad 30 lat później zaprezentowany szerszemu gronu odbiorców i ukazał się na potrójnym wydawnictwie płytowym Earth Horns with the Electronic Drone. Ale żeby było jasne, tamten okres to, no to nie były takie po prostu wygłupy sceniczne. Wada miał już sam szeroką praktykę jako improwizator, gdyż kształcił się jeszcze w Japonii w grze na saksofonie, a wśród muzyków jego zespołu usłyszymy na tych pierwszych pionierskich nagraniach na przykład puzonistę Garetha Lista, późniejszego muzyka zespołów Antonego Braxtona czy holenderskiej supergrupy improwizatorów ICP Orchestra. Pod koniec lat 70. Wada przeszedł od tych nieporęcznych rur do bardziej takich kitowych, kompaktowych, przenośnych i wygodnych dud szkockich. Dudy stały się od końca lat 80. jego charakterystycznym instrumentem i jakkolwiek może się to wydawać dziwnym wyborem stylistycznym, to rezultat był wspaniały. Dudy są imponująco głośne, mogą osiągnąć nawet 120 dB bez żadnego dodatkowego wzmocnienia, a te wszystkie stroiki, które one zawierają, powodują, że jest grana nie tylko melodia, ale także taki tworzony jest przy wykorzystaniu tego instrumentu równocześnie taki dronowy dźwięk. Pierwszej domowej roboty instrument skonstruował w 1978 roku, a kilka lat później dokonał nagrań na właściwie wtedy debiutancką płytę, która miała tytuł Lament for the Rise and the Fall of the Elephant Crocodile. Ta płyta do dzisiaj zostaje jednym z najbardziej niezwykłych takich, można powiedzieć, kwiatów, które wyrosły w tym rozrzedzonym powietrzu amerykańskiego minimalizmu. I wydaje mi się, że obok płyty Accordion and Voice Pauliny Oliveros jest chyba najbardziej rozpoznawalną i taką charakterystyczną produkcją tamtego okresu. Po latach kompozytor wspomina tamto nagranie i samo środowisko, w którym powstawała ta płyta, w taki sposób, że cała ta sesja była bardzo halucynogennym doświadczeniem. Gdzie ona się w ogóle odbywała? Otóż ona miała miejsce w pustym basenie, w którym artysta przez 3 dni po prostu siedział i wspomina, że spał w tym basenie i kiedy tylko się poruszył, budził się z powodu pogłosu. Po tym pionierskim i ekstremalnym doświadczeniu w 1983 roku artysta otrzymał stypendium niemieckiej centrali wymiany akademickiej DAT i w kompletnie innych i bez porównania bardziej komfortowych warunkach mógł przenieść się na rok do Berlina, gdzie dostał mieszkanie na Kreuzbergu i w ramach tego stypendium po prostu zajmował się ćwiczeniem gry na dudach, komponowaniem, pisaniem partytur i poznawaniem ludzi, wśród których byli zarówno konstruktorzy budowniczy organów, którzy bardzo mu w tym Berlinie pomogli w nauce budowy małych organów piszczałkowych, jak i Jost Gebers, jedna z ważniejszych postaci w jego życiu. Jost Gebers to był właściciel wytwórni FMP, o której wam opowiadałem w jednym z poprzednich podcastów. On zaprosił go do zrealizowania w swoim studiu materiału muzycznego, który został ostatecznie zarejestrowany pod tytułem Off the Wall i ukazał się w wytwórni FMP w tej serii Psy, gdzie
wydawali również wspomniani już przeze mnie Heiner Goebbels, Alfred Hart, Hugh Davis czy też Sven Ake Johansson. Proponuję posłuchać fragmentu z tej płyty. Kompozycji z płyty Off the Wall, wytwórnia FMP Sai, Yoshiwada. To jest bardziej trafnie jest chyba myśleć o Wadzie jako o rzeźbiarzu niż jako o kompozytorze, ponieważ ta jego muzyka, jak słyszeliście, wydaje się być bardziej taką fizyczną rzeczywistością, taką jaką jest drewno czy kamień, no a także z powodu, w jaki traktuje ten materiał, wydaje się, że jest to bardzo osobny kompozytor. Większość twórców, kompozytorów wtedy pracowała z pomysłami. Ich podstawowymi jakby takimi obszarami zainteresowań są, były melodie, harmonie, relacje tematyczne, rzędy tonalne, no, centra tonalne i inne dość abstrakcyjne elementy, z których wszystkie mogą być następnie no, transponowane w dźwięk. A Yoshiwada pracował bezpośrednio z samym dźwiękiem. W
Wydaje się, że jego muzyka w ogóle brzmiałaby dość głupio, gdyby była zaaranżowana na inny instrument, na przykład na kwartet smyczkowy. On spędził swoje całe życie tworząc zupełnie niezwykły dźwiękowy krajobraz. Zmarł w wieku 77 lat, ale ostatnie kilkanaście lat swojego życia to było przekazywanie tego, co robi, i wspólne koncertowanie z jego synem Toshi. Jego syn po latach przyczynił się do wznowienia tych nieopublikowanych materiałów z The Kitchen z lat 70., no a także dbał o tą całą spuściznę po wadzie. Warto w tym miejscu może zwrócić uwagę i poświęcić kilka słów na temat ukochanego instrumentu Joshiego Wady, czyli szkockich dud. Dudy są magiczne. Jeden z najwybitniejszych obecnie dudziarzy, doskonały saksofonista Paul Newman, powiedział kiedyś o tym instrumencie, że jest coś głęboko w ludzkiej psychice, co rezonuje, gdy ludzie słyszą dudy. Oprócz płyt Joshiego Wady, gdzie było te dudy słychać, dudy były i są słyszalne na płytach takich wykonawców jak Albert Ayler czy postindustrialny zespół Test Department, który zestawił te tradycyjne instrumenty z elektroniką i instrumentami perkusyjnymi własnego pomysłu. Ale biorąc pod uwagę, że bardzo wielu współczesnych kompozytorów, no, można powiedzieć, od dawna jest zainteresowanych tymi fizycznymi właściwościami dźwięku, to w zasadzie nie jest niespodzianką, że nie tylko tego Joshiego Wadę pociągały dudy, chociaż faktycznie on sobie wypracował taki swój styl i był w tym najbardziej konsekwentny. Ale warto w tym miejscu wspomnieć choćby innego wielkiego kompozytora, jakim był Alvin Lucier, który przed śmiercią wydał kompozycję Piper w 2007 roku. I bardzo ciekawy jest wykonawca tej jego muzyki na dudy, amerykański dudziarz Matthew Welch. Matthew Welch jest, można powiedzieć, pionierem nowych technik wykonawczych, w których wykorzystuje się dudy. A poza muzyką samego Luciera później dokonywał prawykonań wielu nowych kompozycji napisanych na dudy przez żyjących kompozytorów, takich jak Julia Woolf, Anthony Braxton czy Zina Parkins. W 2021 roku dokonał też nagrań na taką płytę, gdzie są transkrypcje muzyki Aylera, Braxtona i muzyki tradycyjnej, dudziarskiej, ale też na przykład Philipa Glassa. Innym moim zdaniem ciekawym kontynuatorem tej dudziarskiej tradycji jest Erwan Kerawec. Właściwie tak jak zacząłem nagrywać o FMP, to sobie uzmysłowiłem, że przecież Erwan Kerawec od dawna ta jego płyta czeka do wydania w Bocian. To będzie duet z Madsem Gustafsonem. Ale w ogóle nie myślę o nim jako o kimś takim jak Joshi Wada, dlatego że on, no, po prostu gra na tych dudach i robi różne rzeczy. To znaczy, on jakby nie robi tylko i wyłącznie swojej muzyki autorskiej, więc trudno powiedzieć, że on jest jakimś kontynuatorem tradycji muzycznej Joshiego Wady. On jest po prostu rasowym improwizatorem i rasowym interpretatorem muzyki współczesnej na dudach, czyli tak jak ten Matthew Welch. Można powiedzieć, że on zaczynał w podobny sposób jak Matthew Welch, dokonując transkrypcji muzyki Heinera Goebbelsa, Wolfganga Mittera. Później ci kompozytorzy pisali również dla niego, ale też prowadził kwartet dudziarski Sonerus, grający, no, znowu muzykę, która była specjalnie dla tego kwartetu napisana, na przykład właśnie
Wolfganga Mitterera czy Susumu Yoshidy. A w tej tradycji ludziarskiej jest coś takiego, że są jakby dwa, nazwijmy to, dwie praktyki wykonawcze. Pierwsza to jest bagat, czyli to jest orkiestra, dud i perkusja, instrumenty perkusyjne, czyli no coś takiego, jak na przykład wykonywał Test Department, tylko że oni jeszcze to dodatkowo zatapiali w elektronice. A druga tradycja to jest po prostu tradycja grania muzyki, która nie jest napisana, no, czyli muzyki improwizowanej, czyli improwizacji. I właśnie taka muzyka będzie wydana w Bocian i proponuję, żebyśmy posłuchali na koniec audycji fragmentu płyty Erwan Kerawiec, Mats Gustafsson. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka.